Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu ogólnym na miesiąc sierpień 2020. Dzisiaj zrobimy sobie czytanko przy pomocy takich oto talii. Najpierw wybiorę dla Was jedną kartę przewodnią z talii Tarota Snów. Zobaczymy, jaka energetyka będzie wpływać, zasilać ten miesiąc, to ogólne czytanie. Następnie zrobimy sobie rozkład ogólny przy pomocy Tarota Illuminati. O. Dopowiadać będę nieznanym dzikim tarotem. Mała wersja. Bardzo wygodna, bo nie przesłania dużych kart. Potem wylosujemy sobie kartę Potęga Myśli, Odnajdź Siłę w Sobie, afirmacja na miesiąc sierpień. I na zakończenie, na podsumowanie, jak zwykle maleństwo, czyli anielski klucz. Zobaczymy, co tam aniołki chcą przekazać kluczowego. No dobrze, to pudełeczko już odkładam. Kochani, przypominam, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, zachęcam, żebyście odsłuchali sobie dodatkowo swój znak ascendentalny, księżycowy bądź Wenus. Zazwyczaj jest tak, że w tych dodatkowych znakach znajdziemy jakieś dodatkowe informacje, wskazówki, które uzupełnią to główne czytanie. No dobrze, karty są potasowane już, żeby nie zabierać czasu, więc przechodzimy do rozkładu. Najpierw karta przewodnia, energia, która będzie wspierać Was w miesiącu sierpniu. I już, kochani, jest to karta 6 mieczy. Planowanie zmian. Pójście w innym kierunku. Możecie też liczyć na wsparcie zodiakalnego wodnika. Nie wiem, może Was odwiedzi wodnik, przyjedzie do Was. Te osoby, które zastanawiały się nad podróżą, nad wyjazdem, to jest dobry moment, żeby teraz zacząć to realizować. Przeprowadzka, zmiana pracy, ogólne jakieś takie poważne zmiany w życiu, pokazujące pójście tą nową, lepszą drogą ku pozytywnym wydarzeniom. No, teraz jest dobry moment, żeby to, że tak powiem, zacząć już nie tymi mieczami myśleć, tylko buławami działać i wprowadzać w życie. Ogólnie zmiany w pozytywnym kierunku, więc tutaj no, będziecie dużo planować, jakieś tutaj roszady w życiu zawodowym, czy to osobistym. No i mówię, te osoby, które planują sobie urlop, czy jakąś wycieczkę, czy jakąś podróż gdzieś za granicę, to jest dobry moment, żeby zacząć działać. I przechodzimy do rozkładu głównego. Przekładam karty i zaczynamy, moi kochani. Energia, z jaką skorpion wchodzi w miesiąc sierpień. Sąd ostateczny. No takie ostateczne zdecydowanie się i powrót do jakiegoś marzenia, bądź jakiejś sprawy, bądź osoby z przeszłości i konkretne już podjęcie decyzji. Ale najpierw rozłożę karty i będziemy omawiać. Co pomaga bądź przeszkadza? Sześć mieczy. No i widzicie, chyba ta przeprowadzka bądź wyjazd nieunikniony. Zmiana planów też może być. Wasze działania w miesiącu sierpniu. Dwie buławy. To, o czym mówiłam, żebyście podjęli decyzję i zaczęli już działać konkretnie, tak? Już nie tylko plany, nie tylko w głowie myśli, tylko no, przechodzimy do czynu. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Pięć denarów. Super. Nie lubię, szczerze mówiąc, tej karty, więc cieszę się, że wszelkie jakieś niepowodzenia, zwłaszcza zawodowo-finansowe, ubóstwo, idzie sobie już w siną dal. O czym skorpion będzie myślał? Co planował? Co analizował na miesiąc sierpień? Siedem kielichów. No w głowie to Wy macie dużo, ale kielichy to jest Wasz żywioł, żywioł wody. Więc tutaj jesteście bardzo kreatywni, intuicyjnie podchodzicie do sprawy, macie różne plany, przewidujecie różne
wersje wydarzeń, różne scenariusze, no i marzycie, fantazjujecie, więc dobrze, że jakaś kreacja jest. Widać, że do tych zmian, o których myślicie, jesteście bardzo emocjonalnie nastawieni. Połowa miesiąca. Kochankowie. Wasze nastawienie na całą tą sytuację, jak wy to widzicie, czujecie, jaki macie światopogląd, czyli tak zwane czynniki wewnętrzne, księżyc. Czynniki zewnętrzne, czyli otoczenie, znajomi, rodzina, przyjaciele, współpracownicy, jak ludzie z zewnątrz was postrzegają. Wisielec. No, nie chcę się wtrącać. Tak jakby po prostu, no, odcięli się od tego. I wasze obawy lub nadzieje. Pięć mieczy. No, czy wszystko się uda i czy was ktoś nie oszuka, tak? I kochani moi, koniec miesiąca. Koniec miesiąca, 10 kielichów, czyli wszystko dobrze się kończy. Zobaczcie, jacy jesteście szczęśliwi. No od razu mogę powiedzieć, że niektóre skorpiony będą zmieniać miejsce zamieszkania i to będzie piękne miejsce. Dużo przestrzeni, być może niektórzy kupią sobie dom, być może zamienią się na większe mieszkanie, ewentualnie wyjadą właśnie gdzieś do innego miasta, innego kraju, ale będziecie bardzo zadowoleni z tej przestrzeni, tak? Może jakiś ogród piękny, może jakiś duży taras z pięknym widokiem. No, będziecie naprawdę bardzo szczęśliwi. No i w tle czytania mamy wieżę, więc chodzi tutaj prawdopodobnie właśnie o jakąś trudną decyzję w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, ponieważ no, wieża to jest budynek, dom. Koniec też problemów, bo mamy pod spodem słońce, więc ta wieża wcale nie jest taka tragiczna. Czas na zmiany. Być może jesteście zmuszeni do tego, bo na przykład do tej pory wynajmowaliście mieszkanie, no i ten, jak to się mówi, wynajmujący, tak? Pod najemcą to wy jesteście, ale ten, który wynajmuje, najemca, po prostu być może wypowiedzenie umowy wam dał, tak? Bo no, chce sprzedać mieszkanie. Jest też w trudnej sytuacji, być może przez pandemię. Zobaczmy, dopowiemy sobie karty. No różne wersje tutaj wydarzeń mogą być. W ogóle nie mam denarów, oprócz tej piątki, więc te osoby być może, które nie miały mieszkania, wreszcie pozwoliły sobie zrealizować jakieś swoje marzenie o tym, żeby no to swoje lokum mieć. Być może były właśnie w trudnej sytuacji mieszkaniowej, być może była trudna sytuacja finansowa, gdzie nie mogliście sobie pozwolić na to. Zaraz zobaczymy. Ale to nie tylko mieszkanie, kochani. To może być nagła jakaś wiadomość niespodziewana, która właśnie no, wraca gdzieś tak do was. Jakiś pomysł odnośnie wyjazdu, podróży, jakiejś wycieczki albo przeprowadzki właśnie. No dobrze, czego dotyczą te zmiany? Powiedzcie mi tu karty, teraz ten sąd. Królowa kielichów, poczucie bezpieczeństwa, czyli oczywiście w aspekcie miłości też już widzę te karty, tylko króciutko na podsumowanie, no jakąś tam wersję wydarzeń wam powiem, dlatego że osobno robię wam filmy na miłość i uczucia, więc tutaj no bardziej chcę się skupić na takich innych sprawach, gdzie no nie każdy, że tak powiem, tymi uczuciami jest zainteresowany, prawda? Też praca, pieniądze, być może jakieś tutaj plany, które mają się zrealizować, też są ważne. 5 denarów, zobaczmy. Karta pustelnika, ale ja tego pustelnika widzę, mam swój własny domek, mam się gdzie schronić, mam swój azyl, gdzie czuję się bezpiecznie, więc być może tutaj właśnie chodzi o to poczucie bezpieczeństwa, no to te dwie karty mogą też sugerować samotność, że ktoś po prostu był w potrzebie, a był z problemem sam, tak? I teraz być może pojawi się ktoś, kto wyciągnie pomocną dłoń, jakiś przyjaciel, dobra dusza, która pomoże, być może podsunie jakiś pomysł, bądź załatwi jakąś sprawę związaną właśnie z przeprowadzką, z wyjazdem, bądź zmianą pracy. Dwie buławy pokazują, że będziecie działać, tak?
Niby jeszcze zastanawiacie się, w którym kierunku, więc te osoby, które planują urlop, nie do końca są przekonane, gdzie chcą jechać. Czy to ma być kraj, czy to ma być zagranica, czy to ma być kierunek morze, Mazury, jeziora, czy zupełnie odwrotnie w kierunku Zakopanego, gór, może jakieś Beskidy, Bieszczady, w tym kierunku właśnie. Więc decyzja jeszcze nie została podjęta, ale już zaczynacie ten swój plan, ten swój projekt, te swoje marzenia realizować. No i właśnie tutaj ta karta na pozycji Waszej głowy pokazuje, że w głowie macie mętlik, że różnorakie pragnienia, być może też na tą decyzję ma też wpływ Waszej rodziny, bo dzieci mówią nad morze, rodzice w góry, pochodzimy sobie, pozwiedzamy. I tutaj może być różne pomysły, różne właśnie jakieś projekty, różne jakieś wersje wydarzeń. Natomiast no myślę, że tutaj coś dobrego wybierzecie. Ktoś Wam może podpowie. Albo intuicyjnie dokonacie wyboru. Zobaczmy tą siódemkę kielichów. No właśnie, as miecze, czyli no, zadecydowanie, tak? Uczciwa tutaj jakaś podjęta decyzja, żeby wybrać i zdecydować się. Natomiast te skorpiony, które wyjeżdżają tutaj w sprawach pracy, wychodzą teraz z ubóstwa i no, mają tutaj możliwość wyboru, być może też podjęcia decyzji, zastanowienia się. Jak najbardziej no, zależy im na tym, żeby ktoś był według Was uczciwy, żeby był szczery, no i żeby Wam powiedział prawdę, tak? Czy macie szansę na tą pracę, czy nie? Zależy Wam na podpisaniu umowy, uzgodnieniu, że faktycznie ta praca na Was czeka i że możecie wdrażać już plan tych zmian, pakować walizki i organizować tutaj być może też całą rodzinę do tego, żeby ruszyć w nowe miejsce i podjąć to nowe stanowisko w pracy. Połowa miesiąca, kochani, karta kochanków. Zodiakalne bliźnięta. No albo będziecie brać jakieś właśnie dwie możliwości pod uwagę, jakieś dwie wersje wydarzeń, ewentualnie być może jakaś tutaj współpraca w pracy, albo no jakieś wątpliwości będziecie musieli właśnie dokonać wyboru, zdecydować się. Karta kochanków jest to karta mówiąca o wewnętrznych takich rozterkach i w zastanawianiu się nad wyborem, tak, na podjęciu konkretnej decyzji, ale być może z partnerem razem coś uzgodnicie, więc tutaj być może właśnie, czy to jeżeli chodzi właśnie o wyjazd jakiś, przeprowadzkę, no to już te uzgodnienia tutaj właśnie z partnerem. Zobaczmy sobie jeszcze te bliźnięta. Dwa miecze, no właśnie, takie niezdecydowanie, więc trzeba tutaj się wreszcie określić, tak, i podjąć decyzję. Być może trudną decyzję, taką, no, która pojawiła się nagle. Coś tam się z przeszłości odezwało i trzeba definitywnie już, może ktoś się przypomniał, może już wcześniej Wam coś proponował i teraz już konkretnie trzeba się określić, czy tak, czy nie. Wasze nastawienie, karta Księżyca. Karta Księżyca pokazuje troszeczkę Wasze wyobrażenia w krzywym zwierciadle, to znaczy przebija to słońce gdzieś tam, ale no nie dostrzegacie jeszcze pozytywu tego wszystkiego. Księżyc jest to intuicja, więc być może musicie zaufać swojej intuicji i dokonać właśnie takiego wyboru związanego tutaj być może z pracą, czy z partnerem, albo zodiakalnym baranem. Więc ten cesarz, kochani, tutaj no właśnie, stanowisko pracy, funkcja, no i czy ten pracodawca nie oszuka Was, tak? Czy to nie jest jakaś intryga i nie kłamie, tylko faktycznie no będzie tak, jak Wam jest tutaj obiecywane i zapewnione. Co do tutaj wyjazdu jakiegoś rodzinnego, no to też zastanawiacie się, czy właśnie będzie to miejsce wygodne, gdzie sobie odpoczniecie z rodzinką i czy też no, wszystko się uda tak, jak sobie zaplanowaliście, tak? Czy nie będzie jakichś tutaj niejasności, jakichś problemów, jakichś konfliktów, gdzie trzeba będzie się martwić i czy wszystko jest dobrze Wam naświetlone. Dobrze.
Otoczenie wisielec, czyli tak jak powiedziałam, otoczenie w ogóle się nie wtrąca, no obserwuje, być może jedynie podpowiada, żebyście się no, tak długo nie zastanawiali, żebyście podjęli decyzję. Karta siły, być może jakiś zodiakalny lew. Każe Wam się zastanowić. No i siła jest to też właśnie odwaga, tak? Żebyście tutaj się odważyli i zrobili właśnie ten pierwszy krok, zadecydowali i wyruszyli. Obawy, nadzieje, no znowu ta piątka mieczy. Czy ktoś Was nie oszuka? Czy ktoś Was nie wykorzysta? Czy to miejsce, gdzie jedziecie, jest bezpieczne, tak? Jeżeli przeprowadzacie jakąś transakcję zakupu nieruchomości, więc tutaj też, czy wszystko pójdzie w dobrym kierunku, czy dogadacie się, czy umowa będzie, że tak powiem, zgodna z przepisami prawa, czy właśnie nikt Was nie naciągnie, nie będzie chciał oszukać. I to też raczej dla tych osób, które właśnie chcą zakupić nieruchomość. No kończycie dziesiątką kielichów, czyli spełniają się Wasze jakieś marzenia, czujecie się bardzo dobrze, rodzina jest szczęśliwa, wszyscy są zadowoleni, jest wymarzone lokum, ja tak tutaj to widzę, tak? Cieszycie się, bo jest ten dom, jest ta pełna rodzina, jest stabilizacja, jest odnalezienie tego swojego miejsca na ziemi, tego celu. Dziesiątka kielichów jest to karta właśnie bliskości rodziny i życia w harmonii, tak? No i zrealizowanie jakiegoś swojego marzenia. Czy to właśnie o wyjeździe w jakieś piękne miejsce, czy to nowym mieszkaniu, nieruchomości, ewentualnie właśnie jeżeli chodzi o pracę, no to jesteście zadowoleni, bo wszystko, że tak powiem, się udało, stać Was na utrzymanie domu i rodziny. Tutaj jest właśnie ta piątka kielichów do tej piątki mieczy. No właśnie, czy ta podróż, czy ten wyjazd, no, będzie udany. Ta zmiana losu, czy będzie udana, czy nie rozczarujecie się i czy nie stracicie na tym. Więc tutaj takie macie wątpliwości, ale wszystko będzie dobrze. Więc ta wieża zapowiada niespodziewane zmiany na lepsze. Pod spodem słońce, czyli energia bardzo pozytywna, pełnej, radosnej, szczęśliwej rodziny, stałego miejsca pracy, dużych finansów. Więc tak tutaj to wygląda. Jakbyśmy widzieli, kochani, to czytanie, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe. Do niektórych skorpionów może wrócić były partner bądź partnerka. Prawdopodobnie rak, skorpion bądź ryby, ale niekoniecznie. No i być może tutaj ostatecznie będziecie się decydowali, tak? Czy się wprowadzić, czy wyjechać, czy wyprowadzić na jakieś zmiany na korzyść, w nowym kierunku. Podejmujecie decyzję o tym partnerstwie, dwie buławy, tak? Czy ten związek będzie harmonijny, czy nie? Wychodzicie tutaj z jakiejś samotności, ewentualnie no ktoś tutaj, kto w przeszłości miał jakieś niemiłe doświadczenia, czuł się bardzo samotny, odosobniony, no teraz właśnie znowu wchodzi w jakąś relację, tak? Może była miłość, były partner, a może ktoś nowy, tak? Pojawia się u Was. No i teraz zastanawiacie się, jak to z nim będzie, czy będzie dobrze, czy źle i musicie tutaj szczerze porozmawiać, wyjaśnić sytuację i chcecie usłyszeć prawdę. W połowie miesiąca zastanawiacie się, jest jeszcze taka jakaś blokada, być może z bliźniakiem. Te osoby, które są w relacji z bliźniakiem, z lwem, właśnie tutaj z jakimś wodnym znakiem, być może panna. No panna to myślę, że już odeszła do przeszłości i może wyprowadzacie się od tej panny tutaj do kogoś nowego. Natomiast widzę tutaj związek, widzę partnerstwo, widzę romans. Wybraliście być może pomiędzy dwoma kandydatami, tak? Jednak zdecydowaliście się wrócić do byłego partnera, ewentualnie ostatecznie rozstrzygnąć już jakiś spór, jakieś wątpliwości, nie wiem, jeżeli byście w trójkącie, no to decydujecie się wybrać kogoś już ostatecznie. Więc tutaj na razie będzie jeszcze takie, no, niezdecydowanie, ale myślę, że już na koniec miesiąca się zdecydujecie, bo widzę szczęśliwą rodzinę, wielką miłość, wsparcie, być może nawet małżeństwo. Wy jesteście tutaj nastawieni, że tak powiem, na stały związek, na partnera, na męża, na osobę, która będzie przy Was. No i musicie czuć wsparcie, bezpieczeństwo, no i też odpowiadacie za swoje decyzje, swoje czyny. Może w związku z baranem bądź z rybą, też tak może być. Księżyc, znowu ta intuicja, tak, ale też tęsknota za stabilizacją, więc skorpion jednak nie lubi być sam, on chciałby mieć kogoś przy boku,
kim może się zaopiekować, ale też poczuje tą siłę, wsparcie w związku i właśnie osobę towarzyszącą, która po prostu jest, na której możecie polegać i no, jest to uczucie, nie jesteśmy sami. Z otoczenia właśnie jakaś zawieszona relacja bądź odłożenie decyzji albo z powrotem na siłę, albo tutaj chodzi o jakiegoś lwa, który patrzy się, ale się nie wtrąca. Być może już wie, co zrobić, natomiast jest to karta sukcesu, tak? Więc tutaj no, ktoś być może na siłę chce wrócić do waszego życia. Obawiacie się znowu zdrady i rozczarowania. Być może, że znowu stracicie tą osobę. Więc jest to niebywale trudna decyzja dla was, ale wszystko dobrze się kończy mimo wszystko na koniec miesiąca, kochane Skorpiony. Myślę, że intuicyjnie wybierzecie dobrze, będziecie szczęśliwe. No i tak jak powiedziałam, znajdziecie to swoje miejsce na ziemi z ukochaną osobą, gdzie będziecie szczęśliwi, stworzycie rodzinę. Jeżeli macie dzieci, to tutaj akceptacja jak najbardziej z jednej i z drugiej strony. No i pełnia szczęścia, zadowolenia i spełnienia. Jaka jest rada dla was, moi kochani, na ten miesiąc? Dwie buławy. No musicie wybrać. Stoicie na rozdrożu, ale musicie podjąć jakąś decyzję. Dwie buławy to jest też harmonijny, udany związek. Musicie się na kogoś zdecydować, no i wybrać, tak? To jest też współpraca i porozumienie, no i kierowanie się troszeczkę uczuciami, ale musicie zacząć już działać. Czyli ta dwie buławy, jeżeli zaczęliście już coś robić w tym kierunku, to nie zatrzymujcie się, idźcie do przodu, bo czas zrealizować jakieś pozytywne zmiany. Na co bądź na kogo macie uważać? Królowa buław, czyli zodiakalny baran, no właśnie. Może być też taka sytuacja, że tutaj opuszczacie na przykład stałego partnera tego barana, tak? I wchodzicie w związek z bliźniakiem bądź z lwem, no bądź z jakimś innym znakiem, bo tak jak mówię, był trójkąt, tak? No i zdecydowaliście się tutaj albo wrócić do byłego męża bądź żony, albo rozstać się z mężem bądź żoną i zostać z kochankiem. Piszcie mi, kochani, która wersja do was pasuje. Ale uważajcie na ten romans, uważajcie na osobę spod znaku barana. Może być to też jakaś kobieta, która być może jest zazdrosna, która być może jest jakąś byłą kochanką tej osoby, bądź no, zazdrosną przyjaciółką, która tutaj pięknie się do was uśmiecha i okazuje swoją pomoc i wsparcie, a tak naprawdę no, być może dołki kopie i no, musi uważać, żeby sama w niej nie wpadła. Więc tak tutaj to, kochani, wygląda. Jaka jest afirmacja dla naszego Skorpiona na sierpień? Już patrzymy, kochani. Tak wygląda karta. To jedynie myśl, a myśl można zmienić. No właśnie, więc na razie to są myśli, to są wasze plany. Zmiana kierunku wydarzeń, wyjazd, przeprowadzka, tak? Ale te myśli można zmienić, dlatego Skorpion w głowie ma te 7 kielichów. Marzenia, fantazje, różne projekty, wizualizacje, intuicyjne wybory. Ale musisz się zdecydować, Skorpionie, i powiedzieć prawdę. Czego ty tak naprawdę chcesz? Prawdę przed rodziną, przed znajomymi, przed towarzyszem życia, ale też przed samym sobą. I jaka jest treść tej afirmacji? Nie ograniczają mnie żadne przeszłe przemyślenia. Czyli widzicie, dlatego ten sąd ostateczny każe wam jeszcze raz z przeszłością się zmierzyć, żeby ją definitywnie zamknąć. I wtedy diametralnie cała sytuacja podąża w dobrym kierunku. Jest ogólna poprawa w życiu osobistym, zawodowym. Trzeba po prostu te niteczki z przeszłości podcinać. Ostrożnie dobieram własne myśli. Stale odkrywam świat na nowo i wciąż wyciągam nowe wnioski. Chcę się zmieniać i rozwijać. No piękna afirmacja, kochani. No właśnie, nie ograniczajmy się tylko do jednej myśli, idei. Trzeba zawsze analizować różne wersje wydarzeń, różne sytuacje i wybrać dla siebie tą najlepszą. I jaki aniołek jest tutaj dla was, kochani? Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Nie wiem, czy ja aniołki w reszcie znaków wylosowywałam. No tutaj intuicyjnie tak sięgnęłam. Widocznie mieliście to zobaczyć. No to od Skorpiona do ryb będą teraz aniołki.
losowane, ale pamiętajcie, że macie szczęście, wykorzystajcie to. Wykorzystajcie to, obojętnie co by się działo, zawsze jak kot spadniecie na cztery łapy i powinniście wybrnąć szczęśliwie z danej sytuacji. Moi kochani, pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, nie dla każdego, może dla jednej bądź kilku osób. Piszcie mi w komentarzach, jak sytuacja u Was wygląda. Ja życzę Wam wspaniałego, udanego sierpnia, pięknej pogody, jeżeli wybieracie się gdzieś na urlop, miło spędzonych chwil, żebyście wrócili szczęśliwi, wypoczęci, dużo zdrówka, pogody ducha, miłości i rozważnych decyzji. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, do kolejnego razu. Pozdrawiam, Skorpion. Wszystkiego dobrego.